Do rodzaju budziszek należy kilka gatunków rodzimych oraz kilka obcego pochodzenia. Do nich należy budziszek wielkopłatkowy, który jest byliną pochodzącą z Kaukazu. Uprawiany w ogrodach jako roślina ozdobna o atrakcyjnym wyglądzie. Posiada kwiaty w kolorze niebiesko-fioletowym z czerwonymi żyłkami. Jest wartościową rośliną miododajną, odwiedzaną licznie przez pszczoły miodne oraz pszczoły dziko żyjące. Kilka dni wcześniej przed budziszkiem wielkopłatkowym zakwita budziszek żałobny, równie atrakcyjny dla pszczół. Oba gatunki raz posiane rozrastają się obficie i dobrze rozmnażają się z samosiewu. Haber bławatek w formie ozimej zakwita już w maju. Obficie kwitnie przez ponad 2 miesiące. Jego nasiona długo zachowują żywotność, nawet 10 lat. Pomimo zwalczania bławatka herbicydami często zakwita na brzegach pól. Osobliwością kwiatów bławatka są nektarniki pozakwiatowe. Gdy kwiaty są jeszcze w pąku, można zobaczyć kropelki nektaru na górnych listkach okrywy koszyczka. Po przekwitnięciu kwiatów nektar jest też wydzielany na środkowym okółku listków okrywy koszyczka. Choć w uprawach haber bławatek jest chwastem, to dla pszczół jest cenną rośliną miododajną. Odznacza się wysoką miododajnością, wydziela też dużo pyłku. Kwiaty bławatka są licznie odwiedzane przez pszczoły miodne oraz przez wiele gatunków pszczół dziko żyjących. Farbownik lekarski jest nietrwałą byliną. Niektóre rośliny zamierają już po 2 latach. Kwitnie długo, a skoszony zakwita powtórnie. Trudno zebrać nasiona, gdyż dojrzewają sukcesywnie i szybko opadają na ziemię. Jest cenną rośliną miododajną dla pszczół miodnych oraz wielu gatunków trzmieni oraz pszczół samotnic. Kwitnie obficie i nektaruje w czasie suszy, co ma wielkie znaczenie dla pszczół. Spotykany jest na przedrożach, a także na trawnikach. Takie pojedyncze rośliny, jeśli rosną na trawnikach, nie powinny być koszone. Są ostoją pokarmową dla pszczół. Kuklik zwisły często występuje razem z rdestem wężownikiem. Są to trwałe byliny miejsc podmokłych. Dają nektar i pyłek. Są licznie odwiedzane przez pszczoły miodne. Kuklik ma dużą wartość dla pszczół jako niezawodne źródło pokarmu w okresie, gdy po rzepaku kwitnie niewiele roślin miododajnych. Kocimiętka niebieska to ogrodowa i miododajna roślina ozdobna o pięknych kwiatach typu wargowego. Nazwa ta obejmuje liczne ozdobne odmiany mieszańców. W dobrych warunkach wyrastają okazałe rośliny. Kwiaty w kolorze lazurowym są intensywnie pachnące. Nieustannie przez cały dzień jest oblatywana przez pszczoły miodne oraz inne gatunki pszczół. W nocy do kocimiętki przylatują piękne ćmy.
Łubin trwały jest rośliną pyłkodajną. Odwiedzany jest głównie przez trzmiele, ale również przez pszczoły miodne i niektóre pszczoły samotnice. Kwiaty mają ciekawy mechanizm tłoczny, wyciskający pyłek, działający wówczas, gdy owad siada i naciska na łódeczkę. Łubin trwały jest rośliną inwazyjną, ale jest cenny dla pszczół, którym dostarcza pyłek. Kwiatostany posiadają różne kolory i są niezwykle ozdobne. Są też zjadane przez dziką zwierzynę. Żeleźniak bulwiasty jest wysoką byliną uprawianą w ogrodach. W Polsce nie występuje naturalnie. Zakwita pod koniec maja i kwitnie dalej w czerwcu. Jest ciepłolubny. Według badań jest to najbardziej miododajna roślina w okresie wiosny. Posiada piękne kwiaty w kolorze różowym. Gdy łodygi brązowieją, łatwo można zebrać nasiona. Pojedyncze rośliny zwykle odwiedzane są przez pszczoły dziko żyjące. Dopiero gdy rośnie więcej roślin żeleźniaka, mogą go odwiedzać również pszczoły miodne. Na jego kwiatach można spotkać pszczołę o ciekawym zachowaniu, makatkę z bujnicem.